I już przybyła karetka oraz lekarz i za momencik rozpoczynamy pierwszy pojedynek w narożniku czerwonym. Jóźwik Maciej, Gwardia Szczytno, narożnik niebieski, Homko Dariusz, boksing Sokółka. Jest to kategoria wagowa do 49 kg. Sędzią ringowym tego pojedynku jest sędzia Maciej Trojan, Śląski Związek Bokserski. Zawodnik z klubu Boxing Sokółka, o wiele wyższy od swojego przeciwnika, ale jednak Jóźwik Maciej z Gwardii Szczytno bardzo umiejętnie skraca dystans i tam lokuje te swoje troszkę może szerokie ciosy, ale dochodzą do głowy przeciwnika. I kilka razy już po prostu no, mocno wstrząsnęły. Tym bardziej, że Homko Dariusz naprawdę zachęca przeciwnika do takich zdecydowanych ataków. Tym bardziej, że bardzo wysoko uniesiona głowa i właśnie te boczne uderzenia tutaj aż wykrzywiają w grymasie jakiegoś może bólu twarz reprezentanta boksingu Sokółka. Tak jak wcześniej wspomniałem, każdy jeden zwycięzca dzisiejszych walk ćwierćfinałowych ma już pewny brązowy medal w indywidualnych mistrzostwach Polski Lublin 2011. Koniec pierwszego starcia. W którym na pewno lepszym zawodnikiem był Maciej Jóźwik. Po prostu agresywniejszy. Umiał bezpiecznie skrócić dystans i z pół dystansu zadać naprawdę bardzo niebezpieczne ciosy, czy to sierpowe, czy to haki, i parokrotnie trafił reprezentanta boksingu Sokółka Dariusza Homko. Przed nami druga runda. Thank you.
Troszeczkę śmiesznie wyglądają te ataki Dariusza Chomko. Brak odpowiedniej koordynacji ruchowej. Tutaj troszeczkę mu przeszkadzają w tych atakach. Ale myślę, że jest to zawodnik, który stoczył do tej pory bardzo mało walk. I w miarę solidności w treningach. Piękny prawy sierp. W wykonaniu Macieja Jóźwika dochodzi celu. Troszeczkę spokojniejsza druga runda. Nie kwapi się do ataku Dariusz Chomko, który po prostu wydaje mi się być szczęśliwym, jeżeli w ringu nie ma jakichś akcji, z których by można było otrzymać jakieś silniejsze uderzenie. Maciej Jóźwik również spokojnie czeka na jakieś błędy swojego rywala i wtedy pojedynczymi ciosami trafia go. Piękny lewy sierp Jóźwika trafia w szczękę Dariusza Chomko. I kolejny lewy sierp. No Dariusz Chomko musi poprawić tutaj ułożenie gardy. Również wiele do życzenia, tak jak mówiłem. Ma zbyt wysoko uniesiona głowa zawodnika. Po prostu jest dużym niebezpieczeństwem, gdy tak wysoko uniesiona głowa jest po prostu łatwym punktem do trafienia. W tej kategorii wagowej odbędą się cztery pojedynki ćwierćfinałowe. Z których odpadną dwie pary zawodników. Przegrywający, no niestety, muszą się zadowolić miejscem od 5 do 8. Przed nami trzecie starcie. No tutaj do jakiegoś desperackiego ataku od pierwszej rundy rzucił się Dariusz Chomko. I troszeczkę śmieszna sytuacja. Prawy krzyżowy trafia Dariusza Chomko.
naprawdę jeszcze duże braki techniczne na zawodnik z klubu Boxing Sokółka. Sierpowy w wykonaniu Jóźwika dochodzi celu. No troszeczkę ciosów niedozwolonych i tutaj sędzia Trojena jak najbardziej słusznie zwraca uwagę zawodnikom. Po prostu musi być to cios zadany wypchaną częścią rękawicy, w tym przypadku oznaczonym białym punktem. I wtedy sędzia ringowy nie ma podstaw do zwracania uwagi bądź udzielenia ostrzeżenia zawodniku. Koniec pojedynku. Za moment poznamy jego zwycięzcę. Myślę, że decyzja może być tylko jedna. Zwycięski pojedynek. Którym zawodnikiem na pewno był lepszym? Maciej Jóźwik. W drugiej walce dnia spotkał.